Witam farmerzy, z tej strony Josie i kolejny odcinek serii Farming Simulator. Dzisiaj będzie orka i dwóch gości. Witam ciebie wujek. Siemanko, siemanko, ale witam. Piotrek mi tu gdzieś zniknął. Oj, tu jest Piotrek. Hello, siema. No to dzisiaj się zabierzemy za orkę. Już trochę pooraliśmy. Poza wizją oczywiście. Ale pomyśleliśmy sobie, że wam też pokażemy orkę. Cholera. Piotrek, wyłącz koguty. Jo, koguty wyłącz, właśnie. Jedziemy tu przez orkę. Ja myślę, że tutaj... A tu był rzepak koszony. No to ten rzepak poolamy. Okej. Łączymy pola? Ja wiem. Nie, może nie. Czy zostawić pas? Tak, zostawimy. Zostawmy. Dobra, zostawimy tak, pas. Widzimy tak jak wczoraj, tak tutaj zaczynamy i na tamtą stronę przejeżdżamy, tak? Czyli na zewnątrz orkę robimy. Rozkładamy ziemię. Dobrze. Jo, to jak ja mam teraz pojechać? No tutaj dołączasz się do mnie po prostu. Tak, przekręcić chyba. Tak, obróć. Ogólnie z chłopakami sobie porozmawialiśmy, że będziemy wam mówić jak najlepsze informacje, jak najwięcej informacji w sumie z danej dziedziny, co będziemy robić w odcinku. Dzisiaj robimy orkę i dzisiaj będzie multum informacji na temat orki i pługa. Drugą stronę, Piotra. To jest pierwszy, bo ja to... Stawię się tylko. O tak o. To but. No i oramy. Ja już jestem na drugim końcu, panowie. Właśnie cię widzę, że ten od głowy, ale jedź od tamtej strony może, nie jedź od środka, tylko od razu tam od tego, od zewnątrz. Aha, czyli do środka będziemy zjeżdżać. Tak. A ci się zwężać pole będziemy do środka. Dobra. Rozkładamy ziemię na zewnątrz. Czyli będzie bruzda po środku. Otóż to. Znaczy no powinna być, no ale. No wyjdzie mniej więcej tak naprawdę. Ogólnie była mowa jeszcze na temat modu orki. No właśnie. Ale zapomnieliśmy o tym. To jest takie dzisiaj spontaniczne, szybkie nakręcanie odcinka. Spontane są najlepsze. Tak. Furki od razu wyrwają go. Tylko uważajcie na te słupki, bo sołtys je postawił, ostatnio się wykosztował. Tak, oni nic nie dają. Ach ja. Położę pole, no tak położę. Ej, bo chyba to. No ale my też dobrzy jesteśmy, co nie? Ty, mamy pługi obrotowe, a tego, a jeździmy tak od jednej do drugiej mańki. No tak jakoś mi się fajnie jeździ, tak wiesz. Lepiej się tak ora, nie? No. Postanowiliśmy dzisiaj tak, mam jeszcze jedno pole, które jest do orania, więc w następnym polu możemy inaczej zrobić. Nie, tak jest dobrze. Dobra. A widzieliście ten dodatek do farmera? Jaki? Kierownicę, tak? Nie, chodzi mi o tego Zetora. Zetora? No Zetor Pak tam chyba 14 czy tam 16 to... No to ci powiem, ja chyba zainwestuję w niego. A ja poczekam i będzie to za darmo. A ja zainwestuję to w niego i normalnie wam przekażę na przykład. A chyba, że tak, to spoko. Ale wtedy wiecie, nigdzie nie chcę żeby widzieć, żebyście to wrzucali, bo to są prawa autorskie, co prawda? Nie, no my wtedy byśmy tylko na tym gospodarstwie tutaj... Tak. No bo w sumie to by było lepiej, nie? Ja bym wziął wam ten dodatek przesłał, ten PDLC. Tylko. No, ale tam fajny sprzęt jest, fajne silniki tam mają, nie? Zetory to są, nie? No zetorki tam są, kombajny jakieś. O, no to widzę. No w sumie czekałem na ten dodatek, czekałem. Powiem ci, puk jest taki właśnie czteroskibowy, ale nie obrotowy. Zagonowy. Zagonowy, dokładnie. Nosi nazwę Zagon. I ten, i właśnie...
Silniki fajne też są, takie do takich fajnych, mniejszych sprzętów, nie? No dobrze, dobrze. Ej, wiesz, jakiej cenie to się tam będzie opiewać? 20 euro? Myślę, że nie. Nie, no to chyba 14 czy 16 euro, nie? Ja nie mogę, to i tak dużo. No właśnie dlatego trzeba poczekać, nie? A to powinno być za darmo i po prostu działa tylko na oryginale, jak ktoś ma tam po prostu... No dobra, niech chociaż... No oni się też tam napracowali, no nie mówmy, że za darmo no zaraz, no. Dobra, no ale chociaż 5 euro, a nie 10, 15 euro. No to druga sprawa, nie? Choć w sumie przez Steama to tam jest tańsze. Ale i tak oni zarobili dobrze, chłopie, na tym, że sprzedali tyle i tyle tych gier, tak? Znaczy gier, w sensie mówię gier jako... Mówisz o tej kopii. Tytule, o tej tytule. Znaczy się chodzi mi o Farmera, nie? Że jak sprzedawali, zrobili Farmera, tak? No i... tak, no to oni zarobili nieźle, bo to akurat jeżeli chodzi o tą firmę, to oni ładnie robią tutaj ten. No i oni tak zarobili, tak, że oni człowieku, oni mogą na wiele pozwolić, tak, ale widzisz, no widocznie im jeszcze chyba mały, muszą to robić sobie. Nie róbcie mi jak, okej? Okay? No może mnie tam majtło, ci powiem, ale to jest supek, nie wiem. Ale spokojnie, bo to jeszcze będzie ten, jeżeli żony potem, teraz będzie, borce będzie tutaj dawany, tak mam nadzieję, że damy chyba tutaj nawóz, co, panowie? Dobrze, dobrze. I kultywatorem się zjeździ, nie? Kultywator powiadasz. Czy bronki? Brony ja myślę, ale będziemy musieli pobrać jakieś. To się kupi. No pobrać trzeba najpierw, a potem kupić. Bo pomieści się, pojeździ, może ktoś będzie miał na sprzedaż. To się ze złomu pospawa. Jo. Kto to mówił o mijakach? Piotr. Piotrek, no ty masz większy pług, to ty się nie dziw. No ja nie robię mijak. No właśnie, to, bo masz większy pług, jakbyś zauważył. No to co z tego, że mam większy? No jest ci lżej. No. Właśnie, że ciężej. Lżej. Nie, bo mam szóstki. A wy czwórakami. No jo, ale masz większy ciągnik jeszcze, jakby nie zauważyć. Dobra. Dobra, dobra. To, ale mamy lepszy kolor traktora, zielony. Ale jak tak się przyjrzeć, to mi się wydaje, że większą moc ma wasze te ciągniki niż... Nie? Ja też to zauważyłem. Czemu tak mówicie? No bo ten taki pierdzikowy gówno, jakieś kurwa, jak zabawka chińska. No ale wiesz, no masz... Nie wiem, no bo może dlatego, że my mamy pług czteroskibowy. Ale ja patrzę na ciągnik. A, ogólnie o ciągnik. A, w tym sensie, dobra. Dobra. Dobra, pług opuść i jedziemy. Robimy podrywkę czy orkę? Orkę. Orkę. Orka ma 30 do 35 cm, podrywka od 10 do 15 cm. Mówiłeś to już. No, widzowie tego nie słyszeli. Tak. Teraz będą wiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. Ale szkoda, że ten... No oni wymyślili te pługi, kultywatory, no okej, nie? Ale szkoda, że oni nie wymyślili w podstawowej wersji gry, że lepsze zbiory są po orce i kultywacji niż po samej kultywacji. Fajnie, żeby takie coś wyszło, rozumiem, że w podstawie, ogólnie, no że jest Ursus, tak? Ursus i tak był kiedyś te 330, tak? 60, tak? A to by mogli zrobić coś takiego, jak mieli ten dodatek, wiesz, starych maszyn. No, to chodzi, nie? To by mogli zrobić coś takiego, ale też. To by wtedy chętnie kupił, nie? No ale słyszysz, teraz Zetora wypuszczą i... Ale Zetor to wiesz, Zetor to nie Ursus. No, też prawda. No. Mimo, że tam fajnych będzie parę dodatków, bo nie powiem, że nie był tam, widziałem to już. Normalnie na trzy traktory to jedziemy, ach, szafuję. A leci to szybko, fajnie ci powiem, nie? No, ramy gdzieś tak 6-7 minut. No. Także leci. Piotrek za dwóch nadrabia. Jo. Nie, może za dwóch to nie, ale za półtora. Półtora to nie będzie półtora.
Nie, no bo ty ile masz tam? 6, tak? 6. No to półtore. Josie i ja po prostu mamy razem 8, tak? No, to my mamy półtore razy więcej. To takie poprzeczniaki. Nie, my nie mamy półtore razy więcej, no bo wtedy wiesz, na końcu będzie ciężko robić. Ja ogólnie jak to u siebie robiłem w realu, oczywiście 60 pół 3 kibowy. No. No to ci powiem, że poprzeczniaki robiłem na końcu, nie? No to się zgadza, to jest, tu masz rację. Poprzeczniaki na końcu się robi. A tam płot stoi, wiesz? No tak. Zawsze tak na trzy razy poprzeczniaka sobie zostawiałem, nie? Tamtą powrotem, tamtą. A to też fajny jest ten mod tej sieczki, co nie? Na ziemi. No, to właśnie dodaliśmy ten mod. Ostatnio. No jest dobrze, nie? To jest taki nasz obornik, można powiedzieć, na polu. No, chciałem to właśnie powiedzieć, nie? A na temat obornika będziemy później mówić, jak będziemy mieć rozrzutnik obornika. Ja będziemy rozrzucać. A w sumie wiesz, że jest taki mod obornika? Że o co chodzi mi? W tej grze chyba jest. Chyba jest w tej grze już. Znaczy w tej mapie. W tej mapie? Leo, podobno jest. No to zobaczymy. No to ja wiem o co chodzi. To jest coś takiego jak ten mod sieczki, tylko że to jest widać. Po prostu jakby był no obornik rozrzucony. No widoczne jest, tak. Wtedy można pługiem poorać, no. A w tym modzie ten, jak to, w tym modzie orki, to o co tam chodzi, że... No że masz... Że koło wpada ci tak, jak się należy. Że wpada ci w bruzdę, tak? Tak. Tak, wjeżdża koło, wiesz, przedniej, tylnie, w bruzie... A to fajnie jest, jak tak się pochyło jedzie, to nie? No i lepiej ora, nie? Lepiej ora. Fajnie, tak. Znaczy w realu lepiej ora, ale wiesz. No tutaj ci powiem, zależy, to mi to tam bez różnicy tak naprawdę, nie? O to chodzi, że jak jest realnie, to jakoś się fajnie gra. No jest dużo fajnie. Ale ci powiem, już teraz lepiej się gra. Bo samemu byś orać, no nie chciałoby się. A samemu jakbyś miał tu właśnie orać, człowieku, jeszcze dobra, bierzesz sobie najlepszy sprzęt i orasz te pola, to człowieku, ty po jakimś czasie ci się to nudzi, bo już... No zobacz, a ja tutaj normalnie z wujkiem... Normalnie najlepszy, najmniejszy pług i oramy. I się nie nudzi. Oramy. Tak, aż chce się więcej orać. Jo. Jak ja widziałem, jak na modach grali dwójkami. Jo, zagonowymi. Nawet dwójkami. No, jeszcze 30, nie? Jo. Albo Władkiem. Tak, Władziu. Po Władzie, jo, Władzie robił szał. Ruskim. Władimircem. No, jeszcze dwa razy dookoła i kończymy dzisiaj odcinek. Jeszcze mamy 2 minuty nagrywania. No to chyba to skończymy do końca. No, ja bym chciał, wiesz? Ale jak nie mogę, to cóż. No tak, no, jak się nie da, to się nie da. Ale się popieścić, się zmieści. Weź tam, Piotrek, dobrze 7 skibę zaje ci już. Dobra. To Piotrek, lecisz w tą stronę, czy mam iść za Jutkiem? Dawaj za mną też, bo tu jest szerzej, na środku. Lecę. Ja mam szybę brudną. Ty czy ja? Ja, w traktorze. No. Deutsch, w ogóle cały Deutsch. O, grasz w środku? Tak. No ja też. Ty, ale lepiej ty. Ja nie zauważyłem tego, ty ja. Trzeba ogarnąć trochę, a tak to będzie zajebiście. Ale strek robię, ty ci powiem. I najlepiej, jak już wiesz, wjeżdżasz, to rób tak realnie, że wiesz, stoisz sobie, przystaniesz, jak już chcesz wsadzić, wiesz, pługi opuścić i spojrzeć za siebie, to tak ładnie wygląda. Ale żebym cię ominął. No. Ty wariacie. Kółko byłoby zerwane. No. Złapię to mijaki na środku. Dobra, wyjazd stąd. Dobra, dziękuję panowie za ten odcinek. Dzisiaj kończymy kolejny odcinek Orka. Na razie chłopaki, na razie widowie. Cześć. 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 Cześć.